W faktach pozostajemy na kolei. Wałbrzyski konserwator zabytków oskarżył PKP o doprowadzenie do ruiny unikatowej kolekcji zabytkowych wagonów. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura. Relacja Alberta Bystrońskiego. Bocznica kolejowa na stacji Jaworzyna Śląska. Pociąg widmo stoi tu od 20 lat. Najstarsze wagony wyprodukowano w XIX wieku. Rzadka konstrukcja, wyjątkowa, odmienna od powszechnie znanych rozwiązań. W niektórych przypadkach wręcz unikatowa, pisze konserwator zabytków. Bartek Ziaja działa w Jaworzyńskim Stowarzyszeniu Miłośników Kolei. Stowarzyszenie próbowało przejąć wagony. Kolejarze jednak nawet nie odpowiedzieli na jego prośbę. One są niepilnowane, stoją na pustym polu, to każdy mógł przyjść, rozkraść to. Wagony są własnością PKP. Do rejestru zabytków wpisano je w 1993 roku. Na zainteresowanie pracowników Urzędu Ochrony Zabytków czekały więc równo 20 lat. Został skierowany na właściciela nakaz konserwatorski na przeprowadzenie natychmiastowych działań zabezpieczających i ratujących. PKP żadnych działań nie mają zamiaru rozpoczynać, a od decyzji konserwatora odwołały się do ministra kultury. Powód proceduralny. Chodzi tutaj o błędy formalno-proceduralne, które są zawarte w tej decyzji. Kolejarze grają na czas i dzisiaj przekonują, że wagony nie mają wartości historycznej. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że wiele tych obiektów tak naprawdę można powątpiewać, czy spełnia w ogóle kryteria zabytkowości. Bzdura, mówi Bartek Ziaja. To są zabytki techniki, które trzeba ratować. Takich wagonów zostało już naprawdę niewiele. To są unikaty. Konserwator uważa, że PKP dopuściły do katastrofalnych zaniedbań i złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Doniesienie jest na PKP. Prokuratura prowadzi już dochodzenie w tej sprawie. Postępowanie przygotowawcze dotyczy umyślnego zniszczenia bądź uszkodzenia wagonów. Przykładów konsekwentnego ignorowania zabytków techniki w Polsce jest bez liku. To unikatowa kolekcja tramwajów Linke Hoffmann, ich właściciel, wrocławski magistrat. Mimo takich deklaracji... Władzom Wrocławia nic nie leży tak na sercu, jak historyczna spuścizna miasta. Jest równie troskliwym właścicielem jak polskie koleje państwowe. Gdyby konserwatorowi zabytków udało się zmusić PKP do zrobienia z tymi wagonami porządku, byłaby to sprawa bez precedensu, oznaczająca, że wpis do rejestru zabytków w Polsce nie jest czystą fikcją. Jaworzyna Śląska, Albert Bystroński.